Budowa zachodniego odcinka obwodnicy ruszyła w połowie lat 90. W 1999 roku po likwidacji województwa wałbrzyskiego inwestycje przekazano miastu. Wałbrzych realizował ją do 2003 roku, kiedy utracił prawa powiatu grodzkiego. Inwestycje przejęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dziś miasto ponawia próby realizacji zachodniego odcinka obwodnicy. Pomiędzy władzami Wałbrzycha i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju trwają ostateczne ustalenia dotyczące realizacji budowy. Ten odcinek, który będzie przedmiotem tej budowy, to jest odcinek od wiaduktu na ulicy Wieniawskiego z przebudową ronda przy Tesco, z estakadą, która idzie jakby w kierunku szpitala Sokołowskiego za nim. Ta estakada przekracza, czy przebiega nad ulicą Kardynała Wyszyńskiego, również w okolicach bardzo blisko parafii świętego Wojciecha. Później biegnie ponad szpitalem na trasie, która już jest tam widoczna, bo tam jest przecież częściowo asfalt położony. Przechodzi, przekracza ulicę Żeromskiego na wysokości ulicy Świętej Kingi. Niedaleko, powyżej zakładów porcelany stołowej Wałbrzych jest ogromny węzeł rozjazdowy, a później biegnie wzdłuż ulicy Starachowickiej, przekracza w okolicach tory kolejowe na wiaduktem na wysokości budynku separatora, który ulegnie rozbiórce i dochodzi do ulicy Kolejowej na wysokości oczywiście nierozburzanej komendy policji. A później rozszerzając trochę ulicę Kolejową, trochę, dochodzi do skrzyżowania ulicy Wysockiego z ulicą Sikorskiego i przebudowa tego skrzyżowania jest częścią tej obwodnicy. Stąd tak trudno nam jest cokolwiek w tym miejscu robić, ponieważ ten teren jest jakby zamrożony pod tą inwestycją. Według wstępnych ustaleń najwięcej środków ma pochodzić z funduszy unijnych. Jest tam pula na budowę obwodnic miast oraz dróg w miastach posiadających status powiatu grodzkiego. Część funduszy miasto chce pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Będziemy wnioskować wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o pieniądze na budowę tej inwestycji w ramach już nowych pieniędzy unijnych. Konkurs zostanie ogłoszony prawdopodobnie w październiku przez Ministerstwo Infrastruktury na część szczawieńską. Pieniądze będzie pozyskiwała Generalna Dyrekcja, a my na część wałbrzyską. Łącznie razem z obsługą budowy, z inżynierem kontraktu, kosztorysowo wyceniono cały ten odcinek Szczawno plus Wałbrzych na około 320-330 milionów złotych. Pewnie po przetargu będzie trochę mniej. W najbardziej optymistycznej wersji Wałbrzyszan od obwodnicy dzielą nieco ponad 3 lata. Za to jeszcze w tym roku ruszy drugi etap przebudowy ulicy Wrocławskiej. Mamy wyłonionego praktycznie wykonawcę kolejnego remontu odcinka ulicy Wrocławskiej. Tym razem od ulicy Stacyjnej do wiaduktu, który jest prowadzą tory do PEC-u naszego. Razem z zjazdem z ulicą Ogrodową. Ten wykonawca właściwie już rozpoczął prace przygotowawcze. Na tym odcinku w okolicy zakładów Ronal, w tej siedzibie firmy Ronal starej powiedzmy, jest most nad ulicą nad rzeką Pełczyńca. On również ulegnie przebudowie. Ta budowa musi się zacząć w ciągu najbliższych 2-3 tygodni i zakończyć do listopada. Spowoduje spore utrudnienia, jak wszystko, co się dzieje na ulicy Wrocławskiej i Armii Krajowej, no ale ktoś to musiał kiedyś zacząć robić. Dostaliśmy na to, wywalczyliśmy na to pieniądze w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
prawie 8 milionów złotych. Ten odcinek musi być zrobiony w tym roku. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zrobić kawałek w drugą stronę, czyli od ulicy Stacyjnej w kierunku ulicy, nazwijmy to Lelewela, tak bym powiedział. Remontowych opóźnień należy spodziewać się za to na ulicy Strzegomskiej, której przebudowę blokują mieszkańcy pobliskich domów.